Cześć wszystkim, witam Was w dzisiejszym filmie, jakim są ulubieńcy stycznia. Są to pierwsi ulubieńcy w tym roku. Wiem, że takie filmy lubicie, a one nie często pojawiają się na moim kanale, ale myślę, że to jest idealny film do zainspirowania Was, do pokazania rzeczy naprawdę wartych polecenia. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zostańcie ze mną. Zaczniemy od czegoś, co jak wiecie ja bardzo lubię, a mianowicie są to buty. I w tym miesiącu sprawiłam sobie nowe buty z firmy Carini, również czerwone, tak wiem, bardzo podobne do tamtych sneakersów, ale te są moją taką wersją bardziej zimową. Oczywiście mam je ze stronki eObuwie, tak jak Wam mówiłam w holu, oni mają naprawdę tam bardzo dobre ceny. Nie pamiętam już ile te kosztowały, ale dam Wam linka na dole. Bardzo mi się spodobały. W ogóle firma Carini bardzo mnie zaskakuje swoim asortymentem, bo powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobają ich buty. Są super wykonane, super wygodne i super mi się je nosi. I tutaj właśnie zamówiłam znowu czerwone, nie wiem co mi się stało, ale słuchajcie, tak bardzo często noszę tamte trampki czerwone z tą klamrą, taką złotą, które Wam pokazywałam w holu właśnie z butami z tej strony, że stwierdziłam, że kolejne buty czerwone, czemu nie? I to są właśnie takie, oczywiście na koturnie, niby trampki, natomiast jak popatrzycie na nie jakby tak z góry, to one przypominają takie zimowe buty, takie śniegowce. Są tutaj wiązane i tutaj cholewkę mają taką szeroką, żeby właśnie sobie ścisnąć tutaj z przodu te buty i tu już wystarczy je zawiązać. Może Wam pokażę, jak to fajnie właśnie wygląda. I powiem Wam szczerze, że przez to, że one są bardzo wysokie, mają wysoką tą podeszwę gumową, naprawdę idealnie się nadają na taką naszą polską zimę, bo wiadomo, my nie mamy zasp śniegu, na pewno nie u mnie w mieście. O, zobaczcie, i one tak fajnie właśnie wyglądają z tymi sznurówkami. Ale właśnie przez tą koturnę i przez tą dosyć grubą tutaj podeszwę gumową one się świetnie nadają na taki, wiecie, roztopiony śnieg, gdzie żadne buty raczej nam nie posłużą, nie wiem, jakieś materiałowe przemokną, trampki jednak jest za zimno, chciałam coś właśnie takiego za kostkę. Są one tutaj na koturnie i pomimo to są bardzo wygodne, jedynie tutaj mają taki złoty znaczek C, czyli od Carini. Nie miałam z tymi butami żadnych problemów, świetnie mi się sprawdzają. Są wykonane one ze skóry, tak jak tamte poprzednie i są tak samo świetne jak tamte poprzednie, już to powiedziałam chyba milion razy. Ale bardzo mi się podoba ta taka zimowa wersja tych sportowych butów na koturnie. Także to są moje buty miesiąca styczeń. Następnie ubranie. Mam takie jedno ulubione w styczniu, a mianowicie jest to bluza, którą właśnie mam na sobie. Jest to bluza z mojego sklepu, do którego zawsze macie linka na dole. I powiem Wam, że to jest projekt, z którego jestem bardzo zadowolona. Zaprojektowałam tą bluzę, czyli jest to coś w 100% mojego, coś co uwielbiam nosić. Pokażę Wam, jak ta bluza wygląda tak tutaj, ma dwa paseczki, takie białe i tutaj ma napisane Afraid of Nothing, czyli jest bardzo klasyczna, czarna, z białymi tutaj dodatkami, ma kaptur, też mogę Wam założyć, zaprezentować, jest kaptur. Tutaj ma jeszcze takie ściągacze, jakby ktoś chciał ściągnąć kaptur. Wszystko jest. Jestem bardzo zadowolona z tej bluzy. Cieszy się ogromną popularnością. Byliśmy teraz na zlocie Mityt 5 w Krakowie i powiem Wam, że naprawdę super wszystkim się podobała ta bluza. Jest wykonana ona z 100% bawełny najwyższej jakości. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, ja na tym nie oszczędzam. Chcę, abyście ja i Wy nosili naprawdę bardzo dobrej jakości ubrania. Prałam ją kilka razy, nic się z nią nie dzieje. Aha, jeszcze tutaj na dole ma kieszonkę, taką wiecie, kangurkę, czyli z dwóch stron można coś tam włożyć. Bardzo mi się podoba, dajcie znać na dole, czy Wam też. A jeśli chcecie taką zakupić, ja mam rozmiar S, jest również rozmiar M. Nawet pasuje na chłopaków, także jest to taki unisex. I jeśli chcecie ją sobie zamówić, to na dole daję Wam linka właśnie do tej bluzy. Następna rzecz to chokery, o które dostaję mnóstwo pytań. W poprzednim filmie miałam taki choker.
kółka takie z cyrkoniami. I to jest po polsku zwana obroża. Bardzo dużo ludzi to krytykuje. Mi się bardzo podoba ten trend. Ta wygląda akurat tak. Dzisiaj mam tą bluzę pod samą do połowy szyi, także nie chciałam go zakładać, ale w sumie nie byłoby tak chyba źle. I pytacie, gdzie ja właśnie kupuję chokery, to najczęściej w Zarze. Ten jest Zary, mój ulubiony. Tutaj znalazłam jeszcze zestaw w szufladzie, którego nie miałam jeszcze na sobie. Jest tutaj Say What, Babe i zwykła taka tasiemka. I właśnie ten zestaw też jest z Zary. Natomiast znajdziecie też fajne chokery w Stradivariusie. Ja właśnie taką całą blaszkę złotą znalazłam w jakimś tam komplecie. Także w Zarze, w Stradivariusie, myślę, że w każdej teraz sieciówce znajdziecie fajne chokery, ale w styczniu jakoś tak się tym wszystkim zaraziłam, tymi chokerami i je bardzo często nosiłam. Przechodzimy teraz do kosmetyków i pierwsza rzecz są to perfumy, które dostałam na moje 19 urodziny od mamy i taty. Jest to Carolina Herrera Good Girl i powiem Wam, że po pierwsze opakowanie i to jest wspaniałe. Zobaczcie na to, jest całe zamszowe, ze złotą ramówką. Pudełko jest takie, powiem Wam, klasyczne, ale robiące wrażenie. Natomiast to opakowanie jest dosłownie hitem. Jest to taka, jak widzicie, szpilka. Tutaj ma napisane Carolina Herrera New York. Bierzecie sobie po prostu jakby tą szpilkę w ten sposób i psikacie na siebie. No coś cudownego, super, super pomysł w takiej szpilce właśnie perfumy. Jeśli chodzi o zapach, jest to taki dość cięższy zapach wieczorowy. Ja takie zapachy lubię, to są moje klimaty i bardzo mi się podoba. Pomimo tego opakowania, zapach też mi się podoba i ja mam 80. Jeśli nie znacie tego zapachu, to koniecznie wypróbujcie w jakiejś perfumerii. Dalej mamy pielęgnację i moją ulubioną firmę, jeśli chodzi o pielęgnację, to Clinique. I słuchajcie, mam tutaj maskę zawierającą naturalny węgiel bambusowy oraz glinkę. Pomaga usunąć zanieczyszczenia poprzez głębokie oczyszczanie. Po wyschnięciu maska zmienia kolor na niebieski, co jest oznaką gotowości do zmycia. Dla najlepszych rezultatów stosujemy raz, dwa razy w tygodniu do wszystkich rodzajów skóry. Także to też jest fajne, bardzo ważne. W Clinique macie kosmetyki bezzapachowe, także to jest po prostu dla mnie idealne. Ja nie lubię takich kosmetycznych zapachów. Jeśli chodzi o tą maskę, jest wspaniała. Idealnie po prostu głęboko oczyszcza twarz, skórę. Po całym tygodniu, wiecie, nakładania makijażu, zmywania go ciągle, no jednak ta nasza cera jest zanieczyszczona, szczególnie żyjąc właśnie w Polsce z naszym powietrzem. Także musimy o to, dziewczyny, dbać i jeśli szukacie jakiejś naprawdę dobrej maski do twarzy, polecam Wam ją. Miałam bardzo gładką twarz po niej, oczyszczoną, taką aż promienną. Zauważyłam różnicę. No wiadomo, ona nie wyciągnie Wam, nie wiem, zaskórników, które już są. Nie zlikwiduje Wam Waszych wszystkich tam wyprysków. Natomiast jeśli chodzi o taki ogólny stan cery, naprawdę go poprawia. Więc jeśli szukacie dobrej maski, to mogę Wam w 100% polecić właśnie od Clinique. I ostatnie dwie rzeczy, które mam Wam do pokazania, dalej przechodzimy do opowiadania. Są to produkty do ust. Pierwszy produkt jest to MAC Russian Red. Pomadka wygląda tak. Klasyczna czerwień matowa. Ja właśnie zawsze się, bardzo długo już się czaiłam właśnie na czerwień z MAC-a. Postawiłam na Russian Red i to był strzał w dziesiątkę. Jeśli potrzebujecie czerwonej szminki, która wybieli Wam zęby, która się nie ściera, która się nie wałkuje, nie roluje, jest po prostu idealna w tym miejscu, gdzie ma być. Jest to wykończenie matowe. Potrzebna Wam minimalnie do tego konturówka, bo ja moich ust po prostu nie potrafię bez konturówki jakoś pomalować, także mi jest zawsze potrzebna konturówka. I nakładam tą pomadkę. Słuchajcie, ona się wspaniale trzyma. To jest najlepsza czerwona szminka, jaką kiedykolwiek miałam. Natomiast drugi produkt mam właśnie na ustach i jest to Kylie, nowy kolor, który posiadam, i jest to kolor Exposed, konturówka oraz pomadka w płynie.
Ja już Wam mówiłam o pomadkach Kylie, że je uwielbiam, super się utrzymują, super pigmentacja. Robiłam Wam ostatnio porównanie, znaczy w sumie nie porównanie, pokazywałam Wam, ale te inspiracje, podróbki z Lovely, także jeśli nie widzieliście, zostawię Wam linka do tego filmu na dole. A jeśli jesteście zainteresowani moją kolekcją Kylie i co o nich sądzę, dajcie znać na dole i myślę, że taki film stworzę i opowiem Wam więcej. Natomiast na moich ustach właśnie widzicie ten kolor, więc jeśli się zastanawialiście nad tym, tak on właśnie wygląda na ustach. Teraz coś, bez czego ja żyć osobiście nie mogę. Mój dzień po prostu jest beznadziejny bez muzyki w słuchawkach, bez muzyki w domu z komputera, bez muzyki w głośnikach. Po prostu nie ma sensu, uwielbiam muzykę i zawsze coś mi musi w tle grać. W filmach właśnie tego nie mam, ale jak już do Was gadam, to jakoś się tam zajmuję. Natomiast jakbym coś robiła w ciszy, to bym po prostu oszalała, dlatego jest muzyka. Patrzę u siebie na Spotify i trzy ulubione piosenki w tym miesiącu. Pierwsza jest to nowa piosenka Eda Sheerana, Shape of You. Jak pierwszy raz ją przesłuchałam, mówię, taka słaba. Zawsze lubiłam te romantyczne ballady Eda, albo tam gdzieś on szybko po prostu na speedzie śpiewa. Ale ta piosenka jest troszeczkę inna niż te, które były zawsze dla nas od Eda. On po ponad roku milczenia, nie dodawania nic do siebie na Instagram ani nigdzie, po prostu wydał tą piosenkę bez żadnej promocji, a i tak się obroniła. Teraz śpiewają po prostu i nuci każdy, leci co chwilę w radiu i to jest moja ulubiona piosenka, bez której w styczniu po prostu też bym żyć nie mogła. Następna piosenka jest to I Don't Wanna Live Forever Zayna oraz Taylor Swift. Jest to jakby cover piosenki, chyba bardzo, bardzo starej piosenki, który powstał do drugiej części 50 twarzy Greya. Tak, już mam bilety, już właśnie idę za dwa tygodnie, no za ponad dwa tygodnie. 10 lutego jest premiera Ciemniejsza strona Greya i właśnie do tego filmu powstała ta piosenka. Jest to właśnie duet Zayna oraz Taylor Swift. Ja się cieszę, że Taylor Swift tutaj pozwoliła wstawić tą piosenkę na Spotify, dlatego mogę jej słuchać. Ale to, jak brzmi tam Zayn, to jest... No musicie sami... I ostatnia już piosenka wykonawcy, który swoją drogą będzie w Polsce już w maju. I jest to piosenka Versace on the Floor. Słuchajcie, to jest romantyczna ballada. No, ma pewien podtekst, jeśli zrozumiecie. Oczywiście Versace to firma i w tej piosence również jest firmą czegoś. Musicie posłuchać, pewnie wtedy zrozumiecie, ale bardzo mi się podoba melodia, jest taka uspokajająca dla mnie, naprawdę myślę, że najlepsza piosenka z całej płyty. Chyba żadnego Wam nie polecę, dlatego że znowu wpadłam w wir seriali i teraz oglądam serial, który nazywa się The Hundred, czyli po prostu setka. Ma 3 sezony, po 16 odcinków, już jestem gdzieś tam na trzecim sezonie i powiem Wam, że no wciągnął mnie serial, naprawdę bardzo dobrze zrobiony, dużo efektów specjalnych. Oczywiście takich nierealnych, bo wiadomo, troszeczkę jest tam połączenia z kosmosem, z takim życiem, którego, no science fiction, ja bym powiedziała, lekkie. Jeśli nie lubicie otwartych ran, zabijania, potworów, umierania fajnych, przyjaznych ludzi, bitwy, strzelania, chorób, poparzeń, po prostu brzydkich rzeczy,
to nie oglądajcie tego serialu, nie jest on dla Was. Jeśli jesteście natomiast widzą o mocnych nerwach, spoko, polecam, bardzo fajny, bardzo mnie wciągnął. Pomimo tego, że jest to gdzieś tam wytwór taki fantastyczny, to powiem Wam, że przez to, że grają tacy normalni ludzie, tak jak my, normalnie wyglądający, którzy zmierzają się z różnymi przeciwnościami losu i muszą sobie poradzić jakby w nowym świecie, w nowym środowisku, gdzieś to tak daje taką dozę takiej normalności w tym serialu, także musicie go sprawdzić. Myślę, że po kilku odcinkach będziecie wiedzieć, czy Wam się spodoba, czy nie. To już wszystko z moich ulubieńców. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. Wpadajcie do mnie na Snapchata, Instagrama, Facebooka, Twittera i w sumie nie pamiętam, co tam jeszcze mam. Wszystkie linki macie na dole. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!